Więc witajcie, z tej strony Teddy, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam część drugą świątecznej aktualizacji w Timber Champions. No i jeszcze przed zaczęciem możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobrze, więc jesteśmy w grze i jak widzicie mamy nowy w końcu update, czyli Christmas część drugą. Mamy jedno nowe jajko, aż 7 nowych petów, nową arenę, 4 nowe rodzaje drzew, trzy nowe siekiery, czyli wiecie jak standardowo... Kiedy jest nowa kraina? Mamy także świąteczny sklep, świąteczne popki. Trzy nowe pety, zatopki, jakieś limitowane tytuły i nowe nagrody z indeksu. Także słuchajcie, update jak widzimy wygląda bardzo fajnie, także lecimy i co to jest za kraina? Christmas Village, okej, okay, mega mega fajne, mega fajny pomysł, mega fajnie wygląda. Dlatego słuchajcie, lecimy i chyba już możemy od razu ją kupić, także kupujemy i mamy słuchajcie nową krainę. Także zobaczmy, okej, okay. jo, jak ona jest ładna, ej mega, no co jest? Christmas tree możemy, nie mogę czy nie? Proszę, nie, słuchajcie, nie mam tyle składników, dużo mi chyba brakuje, to bardzo dużo, szkoda, bo nie mamy dostępu do tego, ale słuchajcie, tutaj mamy jakiś sklep, także zaraz sobie go obczejmy. mamy także nowe jajko, także bardzo fajnie, ale pierwsze co, ty bym się skupił na zakupie z, yy, nowych siekier, czy ja mogę kupić za 500 trylionów Tom nie mogę, kupiliśmy tą najtańszą, niestety, bo 80 trylionów, niestety, ale nie mam i zobaczmy w jakim szybkim czasie, ile dostaniemy w ogóle za to, no, dobra, jakoś dużo chyba nie dostaniemy, ale słuchajcie, chyba to co najlepsze, czyli Christmas sklep Także przechodzimy i mamy, i co jest? Exclusive gift? To jest takie drogie, okej okay. Czyli tak, możemy kupić dwa exclusive gify, gifty, czyli to co jest tutaj, możemy kupić także nowy tytuł, dwa razy coin, okej, okay, to trochę drogie, słuchajcie, ja bym na początku kupił, no, na pewno sobie laki. słuchajcie, wymaksujmy sobie laki okej, okay, bo to jest tylko, to jest skończone, to nie jest nieskończone, pamiętam jak rok temu w Fightmanie było tak, że my mogliśmy nielimitowaną ilość tego kupować, ale kupmy, słuchajcie, wydajmy wszystko, bo te burzce do laka się mega przydadzą, no i no widzę, że trzeba będzie to tutaj porządnie zacząć zbierać w końcu. Jeszcze na spawna, no zróbmy sobie tego nowego questa bo myślę, że wypadałoby, a do tych sań, no naprawdę już nie dużo zostało, żeby je ukończyć i stajecie musimy grać 30 minut, oczywiście mamy to wykonane dwa razy damage, aha, mega podpowiedź, water kropka. nie no widzowie super, idziemy na Atlantis, bo Atlantis to się kojarzy z wodą, no bo nie wiem gdzie to indziej może być gdzie to teraz jest, nie no mega podpowiedź generalnie widzowie, czy to jest to, tak mamy to czyli od razu znaleźliśmy i to jest są siedzonka, super, mamy pierwsze siedzonka możemy sobie teraz zobaczyć jak to wygląda, no i wygląda super i mamy jeszcze jednego questa, okej, okay, czyli jeszcze jednego questa nie zrobiłem, chyba zapomniałem tam tego zrobić. Czyli pokonać trzy bossy. No jeju, to, to, to pokonywanie bossów jest słuchajcie, takie męczące, tak mi się nie chce. Ale zaraz sobie to ogarniemy. Oczywiście, tylko najpierw przejdziemy sobie na nową krainę. No i co? Myślę, że fajnie by było wymaksować ten świąteczny sklep. Bo no wypadałoby, mega mnie kusi na to. Ale jest to mega drogie. Kupujemy najlepszą siekierę, udało mi się zbierać I mamy Renifer Axe, także myślę, że mega spoko wygląda. Zobaczmy. Ej fajna jest, no i teraz sobie na hita, zobaczcie na to Dosłownie <grystanie> na hita mam wszystko W ogóle fajnie mi już ta kasa, te śnieżynki lecą No i niestety ale to drzewo na razie jest poza moim zasięgiem, ponieważ zobaczcie Sprawdzałem sobie tutaj w składnikach, no to tak Tych tutaj ścieżek mam w ogóle trzy tylko tych bombek w ogóle mam zero, Masakra, co to ma być? No, i jedynie tych ciasteczków mam 26. No to widzicie, no trochę za drogie. To jest, nie wiem. Nie no, powinni im o mi jakoś to dać, ale no dobra, słuchajcie. Mamy za to, zdobywamy teraz o wiele więcej śnieżynek, więc na pewno sobie wymaksujemy ten sklep. No i wypadałoby też zrobić jakiś mały opening, także zobaczmy. Tutaj mamy jakiś prezent, dobra, no nie no, fa mega fajne są te pety. Na pewno je sobie sprawdzimy, ale słuchajcie, w międzyczasie no kupiłbym tak. Na, razie, na pewno dwa razy coins, bo to jest sobie najtańsze. Teraz kupmy sobie to. Po prostu, żeby mieć wszystkie te podjąsy kupione. Mnie ciekawi, czy to się będzie jakoś codziennie odnawiać. Zastanawiam się, czy to jest taki sklep, że jak wszystko wykupię, no to już koniec. Jest, wiecie, tak jednorazowy taki. Koda by było, no ale nie zdziwiłbym się, bo jakby tego było nieskończoność, no to by było to mega op. I słuchajcie, jestem już po cięciu. Troszeczkę sobie otwierałem, także sprawdźmy co mamy. I mamy nowego Mythicala, udało się, tak jest. W końcu, widzowie, mamy najnowszego Mythicala w grze. 13,5 miliona statystyk Razy 13 tysięcy ma do śnieżynek, jest to bardzo dużo. Zobaczcie, to jest zwykły Mythical, a tu mamy Toxic Mythicala, on ma tylko 16 tysięcy, a ten już na pierwszym poziomie ma tyle. I zobaczcie, ile mamy wszystkich legend, tak w klikamy sobie Craft All i mamy tak, mamy dwa Toxic Legendy, także dajemy sobie Equip Best. Niestety, ale nie, widzowie, nie, 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 czekajcie, to unequip, equip ja wolę to, bo to ma więcej mnoż mnożnika do tych śnieżynek. Patrzcie, tak wygląda najnowszy sekret. on jest ładny, ej, ej, mega ładny, słuchajcie. I tutaj mamy gdzie one są O tutaj są te nowe legendarki Także słuchajcie zniszmy sobie może to drzewo Zobaczmy ile teraz będę z tym dostawał Także jestem ciekawy Mam 42 tryliony. Jak to poleciało dobra jeszcze zniszmy Na spokojnie powiem wam mega fajnie Fajnie że udało nam się go dropnąć No ja powiem wam jestem zadowolony Jestem super zadowolony z tego update'u Na pewno będę dużo eksplorować No i co czy my coś jeszcze możemy sobie kupić w Christmas Tutaj w shopie no tutaj Wszystko jest jakieś mega drogie wszystko jakoś podróżujące o co tutaj chodzi w ogóle? Przed chwilą te ceny w tym sklepie były jakieś dwa razy tańsze. Masakra, co tu się dzieje, ale. Ale dobra, słuchajcie, ponieśliśmy sobie tak jeszcze jeszcze spokojnie drzewa. No i mamy jeden kudy, czy ja coś mogę kupić tego dalej. To jest takie drogie, aż dobre, myślałem, że to jest tańsze. Najlepiej, no, że no niestety, wszystko się okazało zbyt drogie. Także kupmy sobie po prostu Ultra laki i laki, żebym miał teraz PX pić. I co, ja lecę XP'd, a ja Wam mega dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Wpadajcie jeszcze na Discorda, dr Golinka znajdzie się w opisie. Ponieważ niedługo szykuje się dużo fajnych zmian. Także wbijajcie i bądźcie tam aktywni, możecie pisać, gadać. No zapraszam. I co, mega dziękuję. Dziękuję. Trzymajcie się. No i coś się ma.